Guadalest należy do najbardziej atrakcyjnych miejsc w rejonie Walencji. Gmina, która może się też poszczycić mianem jednego z najpiękniejszych miast w Hiszpanii. Una de los pueblos más bonitos de España. Pod tym hasłem znajduje się kompletna lista wszystkich miasteczek i miast, które znajdują się na tej liście. I Guadalest też się tam znajduje ze względu na swoje uroki i miejsce historyczno-artystyczne o dużym znaczeniu kulturalnym. Położona to miejsce jest nieco 60 km od Alicante. Oprócz pięknego położenia ma zadziwiającą kulturalną ofertę, zwłaszcza, że weźmiemy pod uwagę niewielką wielkość miasta z 200 mieszkańcami mieszkającymi tam na stałe i posiada 8 muzeum, również wszelkiego typu usługi, restauracje, schroniska, liczne sklepy. Teraz przejdziemy do historii tego miejsca i omówimy pokrótce miejsca, które warto odwiedzić. Za czasów kalifatu wybrano to miejsce i założono miasto. Zbudowano zamek ze względu na łatwość obrony i trudny dostęp. Zamek ten odczuł niszczycielskie skutki podczas kilku trzęsień ziemi, ale najpoważniejszy odbył się w 1644 roku. Kiedy to miejsce nawiedziło olbrzymie trzęsienie ziemi i zniszczyło ten teren. W roku 1953 wybudowano w pobliżu zbiornik retencyjny na wodę, który dodał dużo uroku całej okolicy, oprócz gromadzenia wody. Stare miasto składa się zestawu ulic według planu urbanistycznego z czasów islamskich, z nieregularnymi, otwartymi lub zamkniętymi i krętymi obszarami. Jedną z głównych atrakcji Guadalest jest plac San Gregorio, skąd możemy podziwiać spektakularną widoki na okoliczne góry. W tym miejscu znajduje się też kościół parafialny z XVIII wieku, budowla w stylu barokowym, która została zbudowana na miejscu starej świątyni z czasów rekonkwisty. Na uwagę zasługuje również niższe partie budynku, w którym mieści się ratusz. Tam są lochy starego XII-wiecznego więzienia i cysterny, niegdyś podstawowego elementu murowanego miasta do zaopatrzenia w wodę. Cysterna obecnie została przekształcona w halę do ekspozycji. Koniecznością jest odwiedzenie zamku San Jose. XI-wieczna forteca zbudowana przez muzułmanów, położona na skale w najwyższej części miasta. Dziś pozostały tylko ślady świetności, gdyż trzęsienia ziemi, jakie nawiedzały ten teren, zrobiły swoje, ale zniszczenia dokończyło w 1708 roku. Po wojnie o sukcesję wysadzono po prostu ten zamek. Idziemy dalej, gdyż potrzebujemy dużo czasu, gdyż jest 8 muzeów do zwiedzenia i są bardzo ciekawe. Zaczynamy od Muzeum Miejskiego Casa de Orduña. Rezydencja rozbudowana po wielkim trzęsieniu przez rodzinę Ordunia, pochodzącą z kraju Basków, byli panami wioski przez 300 lat. Do dziś zachowało się wiele oryginalnych sprzętów i wystroju zgromadzonych
w salach wystawowych. Kolejne muzeum to Muzeum Szopek i Domków dla Lalek, zbudowany na naturalnej skale. Idziemy potem do Muzeum Historii Średniowiecznej. Tu odkrywamy ciekawą ekspozycję, nieco szokującą, przedstawiającą 60 sposobów tortur, maszyn i jak zadawano karę śmierci. W obiektach znajdujących się w budynku z piwnicą i trzema piętrami. Po tych odwiedzinach kierujemy się do Muzeum Mikrominiatur. Niesamowita przestrzeń muzealna, w której autentyczne dzieła sztuki są przedstawione o grubości zaledwie kilku milimetrów. Na przykład Statua Wolności została umieszczona wokół igły. Naga Maja namalowana na skrzydle muchy. Potem idziemy do Muzeum Mikrogigantów. Ciekawa i osobliwa część, na której możemy zobaczyć, jak zbudowano arenę walki na głowie szpilki lub pchły na rowerze. Kierujemy się potem do osobliwego Muzeum Solniczek i Pieprzy. Na świecie są tylko dwa takie muzea. Wystawiono tam na przykład 20 tysięcy solniczek, między innymi eksponatami. Kolekcja rozpoczęła się w 1800 roku i trwa do dziś. Wychodzimy i idziemy do Muzeum Etnologicznego, umiejscowionego w typowym domu w okolicy z XVIII wieku. Poznajemy tam zwyczaje i tryb życia dawnych mieszkańców okolicy Guadalest. I na koniec do super ciekawego muzeum i kolekcji pojazdów historycznych. Pojazdy dwu- i czterokołowe. Są też motocykle, różnego rodzaju mikropojazdy używane od lat 20. do lat 70. ubiegłego wieku. Także spotykamy tam stare urządzenia radiowe, maszyny do szycia, ekspresy do kawy, telefony i inne sprzęty. Godne polecenia, typowe danie tradycyjne na koniec. Po tak długim spaceru królik na oleju czosnkowym z pieczonymi warzywami i faszerowaną papryką. Guadalest należy do najbardziej atrakcyjnych miejsc w rejonie Walencji. Gmina, która może się też poszczycić mianem jednego z najpiękniejszych miast w Hiszpanii. Una de los pueblos más bonitos de España. Pod tym hasłem znajduje się kompletna lista wszystkich miasteczek i miast, które znajdują się na tej liście. I Guadalest też się tam znajduje ze względu na swoje uroki i miejsce historyczno-artystyczne o dużym znaczeniu kulturalnym. Położona to miejsce jest nieco 60 km od Alicante. Oprócz pięknego położenia ma zadziwiającą kulturalną ofertę, zwłaszcza, że weźmiemy pod uwagę niewielką wielkość miasta z 200 mieszkańcami mieszkającymi tam na stałe i posiada 8 muzeum, również wszelkiego typu usługi, restauracje, schroniska, liczne sklepy. Teraz przejdziemy do historii tego miejsca. I omówimy pokrótce miejsca, które warto odwiedzić. Za czasów kalifatu wybrano to miejsce i założono miasto. Zbudowano zamek ze względu na łatwość obrony i trudny dostęp. Zamek ten odczuł niszczycielskie skutki podczas kilku trzęsień ziemi,
ale najpoważniejszy odbył się w 1644 roku, kiedy to miejsce nawiedziło olbrzymie trzęsienie ziemi i zniszczyło ten teren. W roku 1953 wybudowano w pobliżu zbiornik retencyjny na wodę, który dodał dużo uroku całej okolicy, oprócz gromadzenia wody. Stare miasto składa się z zestawu ulic według planu urbanistycznego z czasów islamskich, z nieregularnymi, otwartymi lub zamkniętymi i krętymi obszarami. Jedną z głównych atrakcji Guadalest jest plac San Gregorio, skąd możemy podziwiać spektakularne widoki na okoliczne góry. W tym miejscu znajduje się też kościół parafialny z XVIII wieku, budowla w stylu barokowym, która została zbudowana na miejscu starej świątyni z czasów rekonkwisty. Na uwagę zasługuje również niższe partie budynku, w którym mieści się ratusz. Tam są lochy starego XII-wiecznego więzienia i cysterny, niegdyś podstawowego elementu murowanego miasta do zaopatrzenia w wodę. Cysterna obecnie została przekształcona w halę do ekspozycji. Koniecznością jest odwiedzenie zamku San Jose. XI-wieczna forteca zbudowana przez muzułmanów, położona na skalę w najwyższej części miasta. Dziś pozostały tylko ślady świetności, gdyż trzęsienia ziemi, jakie nawiedzały ten teren, zrobiły swoje, ale zniszczenia dokończyło w 1708 roku. Po wojnie o sukcesję wysadzono po prostu ten zamek. Idziemy dalej, gdyż potrzebujemy dużo czasu, gdyż jest 8 muzeów do zwiedzenia i są bardzo ciekawe. Zaczynamy od Muzeum Miejskiego Casa de Orduña. Rezydencja rozbudowana po wielkim trzęsieniu przez rodzinę Orduña, pochodzącą z kraju Basków. Byli panami wioski przez 300 lat. Do dziś zachowało się wiele oryginalnych sprzętów i wystroju zgromadzonych w salach wystawowych. Kolejne muzeum to Muzeum Szopek i Domków dla Lalek, zbudowany na naturalnej skale. Idziemy potem do Muzeum Historii Średniowiecznej. Tu odkrywamy ciekawą ekspozycję, nieco szokującą, przedstawiającą 60 sposobów tortur, maszyn i jak zadawano karę śmierci. W obiektach znajdujących się w budynku z piwnicą i 3 piętrami. Po tych odwiedzinach kierujemy się do Muzeum Mikrominiatur. Niesamowita przestrzeń muzealna, w której autentyczne dzieła sztuki są przedstawione o grubości zaledwie kilku milimetrów. Na przykład Statua Wolności została umieszczona wokół igły. Naga Maja, namalowana na skrzydle muchy. Potem idziemy do Muzeum Mikrogigantów. Ciekawa i osobliwa część, na której możemy zobaczyć, jak zbudowano arenę walki na głowie szpilki lub pchły na rowerze. Kierujemy się potem do osobliwego Muzeum Solniczek i Pieprzy. Na świecie są tylko 2 takie muzea. Wystawiono tam na przykład 20 000 solniczek, między innymi